Matylda Getter. Nie pozostawiła żadnych dzienników, żadnych wspomnień. Musimy się wielu rzeczy domyślać. Jedna rzecz jest pewna. Gdy miała zaledwie 17 lat, wstąpiła do zgromadzenia franciszkanek rodziny Maryi. I całe jej życie długie, bo miała ponad 90 lat, gdy zmarła, było właściwie poświęcone dzieciom. Wstąpiła do zgromadzenia, które zostało założone przez arcybiskupa. Zygmunta Felińskiego w Petersburgu. Cel tego zgromadzenia był następujący. W Rosji była liczna polonia i różne wypadki losowe powodowały, że było sporo sierot właśnie z takich polskich rodzin, a także ludzi starszych. Trzeba się było tymi osobami zająć. I właśnie arcybiskup, późniejszy arcybiskup warszawski, Zygmunt Szczęsny-Feliński, założył takie zgromadzenie pań. To było oczywiście wówczas nielegalne, dlatego że no, w zaborze rosyjskim nie można było zakładać nowych zgromadzeń zakonnych, a stare były po styczniowym powstaniu bardzo właściwie skazane na likwidację. W związku z tym to było tajne zgromadzenie. Panie chodziły ubrane po świecku, natomiast bardzo energicznie i dynamicznie były rozwijane dzieła, które miały pomagać sierotom i ludziom starszym. I to było też takie nowoczesne myślenie, że trzeba wychować człowieka. Który jest samodzielnie ekonomicznie, który potrafi e, po prostu e, zarobić sam na swoje utrzymanie, jest mocny na rynku pracy. I pomysł sióstr był taki, że po prostu trzeba uczyć, zwłaszcza dziewcząt, rzemiosła. I rzeczywiście uczyły znakomicie rzemiosła do tego stopnia, że. Było to przede wszystkim bieliźniarstwo. Rozmaite prawda, były haftowane, były szyte, i bielizna, i, i pościel. Więc to było na tak wysokim poziomie, że nawet arystokracja petersburska to kupowała w sklepach, które po prostu od sióstr te produkty brały. Nowoczesność polegała na tym, że taka dziewczyna, gdy już się usamodzielniała, sierota, bez rodziny, jednak na rynku pracy znaczyła bardzo wiele, ponieważ była specjalistką. I to było. Rzeczywiście takie dobre przygotowanie i po prostu ratowanie tych dziewczyn to było naprawdę bardzo trudna sytuacja, jeżeli nie miało się w tamtych czasach oparcia w rodzinie. A to dzięki tym zdolnościom zawodowym właśnie było takie bardzo dobre przygotowanie do życia. Poza tym siostry opiekowały się także ludźmi starszymi, to był kolejny problem, i również zakładano takie domy. Była interesująca koncepcja tego, tych domów, ponieważ były to sieroty. Siostry starały się w tych domach stworzyć atmosferę rodzinną, czyli mówiono do siebie, matko, ciotko, oczywiście no, nikt nie mógł powiedzieć, że to są zakonnice, które prawda, są ukryte, chodzą ubrane po świecku. Chodziło o to, żeby tym dzieciom stworzyć namiastkę chociaż życia rodzinnego. I w tym celu bardzo uroczysto były obchodzone święta, wszelkie też imieniny, rozmaite były no właśnie tak, żeby te, te właśnie żeby te upośledzone w pewnym sensie przez los dzieci tego tak bardzo nie odczuwały, a potem, gdy już dorosną, były w stanie potrafiły odtworzyć prawda, atmosferę rodzinności. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że gdy dziewczęta pracowały, gdy właśnie szyły, gdy haftowały, to były hafty ręczne, Zawsze ktoś czytał, i to była zasada, żeby też zapoznać te dziewczynki z największymi dziełami literatury. Oczywiście one się także kształciły, uczyły się także języków obcych, więc to naprawdę były dobrze wykształcone osoby, które wychodziły z tych zakładów rodziny Maryi.